drodze powrotnej z Eczmiadzynu do Erewania zatrzymujemy się przy ruinach katedry Zwartnoc, czyli katedry niebiańskich aniołów. Kościół został wybudowany w latach 643-661 w formie centralnej świątyni o trzech kondygnacjach, zwieńczonej kopułą. Budulcem był miejscowy tuf wulkaniczny o różowym odcieniu. W wyniku trzęsienia ziemi w 930 roku świątynia uległa całkowitemu zniszczeniu i nie podjęto próby jej odbudowy. Kamienne orły i inne detale świadczą o kunszcie kamieniarzy z VII wieku. W wyniku prac archeologicznych prowadzonych na przełomie XIX i XX wieku teren wykopalisk uporządkowano i poskładano ocalałe fragmenty. W pobliżu czterowierzchołkowego masywu wulkanicznego góry Aragats, wznoszącej się na 4090 metrów, leży klasztor Sagmosavang, czyli klasztor psalmów. Klasztor wybudowano w latach 1215-1255. Służył, tak jak inne klasztory, nie tylko celom liturgicznym, ale także pełnił rolę skarbnicy i biblioteki. Podobnie jak w poprzednio zwiedzanych klasztorach, do głównego pomieszczenia z ołtarzem prowadzi obszerny gawit, czyli przedsionek. To właśnie gawit był najczęściej miejscem spotkań, wspólnej modlitwy i pracy mnichów. Ołtarz główny, a obok jeszcze dodatkowa kaplica. Klasztor psalmów jest pięknie położony nad stromym, malowniczym wąwozem rzeki Kasach. Przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie można stąd dostrzec zarysy masywu Ararat.